Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w odcinku, w którym będziemy robić 48 tysięcy slime boli, ponieważ właśnie tyle łapek zostawiliście pod tym filmem, a dzisiaj coś strasznego. Już wiem, że będę tego żałował. Za każdą łapkę w górę wykopię, znaczy wykopię, zdobędę jeden obsydian. Także zostawię łapkę w górę i mam nadzieję, że po pierwszej godzinie nie będzie ich 20 tysięcy i zaraz 100 tysięcy, bo... Dobra, wierzę w was, zostawiajcie suby i zapraszam do oglądania. No i dobra, zaczynamy od razu z bomby, czyli timelapsik, który trwał 8 godzin. Jak tutaj widzicie, to co oglądacie trwało 8 godzin, czyli calutki dzień i praktycznie stałem tutaj i nagrywałem. W wagoniku siedziała Sandra i po prostu jeździła i niszczyła wszystko z TNT. A jeżeli nie wiecie, jak tak oczyszczać chunk, to w tym filmie pokazywałem dokładny poradnik, jak to zrobić i tam robiłem dosłownie to samo. Jako że potrzebujemy zdobyć dużo slajmów, no to będziemy w środku tego robić mega wydajne farmy. Dobra, generalnie przyda nam się bardzo dużo drewna, więc poszedłem sobie do dżungli i oto taką super metodą pozyskuję to drewno. No, jest to najlepsza metoda moim zdaniem, ponieważ patrzcie, bierzecie sobie fajerwerkę, szukacie sobie dużego drzewa, pyk, lądujecie na tym drzewie, teraz sobie bierzecie siekierkę kozak, no i sobie kopiecie w dół to drzewo i z takiego jednego mamy calutki stack, więc nie musimy latać nigdzie, sobie po prostu na spokojnie działamy. No i ja tak będę zbierał całe EQ, bo będziemy potrzebować bardzo dużo na płotki, więc okej, zebraliśmy sobie całe EQ drewna i teraz będziemy potrzebować właśnie to drewno tutaj, weźmiemy sobie, musimy je przerobić najpierw na deski, potem na patyki, bo finalnie będziemy potrzebować. A do czego są nam płotki? Już wam pokazuję. Patrzcie, skakujecie sobie tu i będziemy musieli sobie odpalić F3 plus G. Wtedy pokazują nam się chunki i właśnie na tych chunkach teraz robimy sobie takie coś, że stawiamy płotki wszędzie. No i taki jeden chunk właśnie mamy teraz odgrodzony i musimy wszędzie tutaj odgrodzić te chunki, a potem zobaczymy, w których się zespałnią slime. Jak na przykład tu się zespałni slime, to wiemy, że to jest slime chunk i tutaj będziemy robić naszą farmę. No w ogóle wszędzie będziemy robić farmę, gdzie się zespałnią slimy, także troszeczkę to zajmie, także widzimy się niedługo. Co ja wam mogę powiedzieć, widzowie? Sprawa wygląda tak, że wszystko już zostało tu zrobione i jak widzicie, slimy się respią. Piaskiem pozaznaczałem sobie miejsca, w których właśnie są slime chunki, bo ja już trochę tu polatałem kilka testów, poza tym chunkiem tego nie będę chciał. Pozaznaczałem sobie, jak widzicie, tu gdzie jest piasek, tu się właśnie slimy respią i teraz misja polega na tym, że te wszystkie płotki, które postawiłem, trzeba zniszczyć i wszystko wyłożyć szkłem, a zostawić tylko te chunki, na których właśnie się respią slimy, bo to będzie nasza fabryka slajmów, więc trochę nam to zajmie na pewno. Dobra, ja będę to robił, więc wykładam na początku wszystko szkłem. Okej, co ja mogę wam powiedzieć? Jak widzicie, już kończymy wykładać to szkłem i właśnie skończyliśmy. Pokażę wam z góry, jak to wygląda. Wygląda to mega zacnie. Sandra mi tu giga pomogła w tym. I z góry wygląda to tak. Wszystko jest obłożone tutaj szkłem, tylko te platformy, na których będą no te nasze... slajmy się respić, są otwarte i tutaj będziemy robić sobie właśnie farmy slajmów. Jest ich tutaj, czekajcie, 12 farm łącznie, czyli 12 respiących chunków i, no i one będą sobie działać, a my będziemy sobie awczyć gdzieś w tym miejscu, trochę wyżej. No więc teraz przejdziemy do poradnika, jak zbudować taką super, ale to super farmę. No więc może zaczniemy sobie od tego klocka pojedynczego, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. No i znajdujemy się oczywiście w miejscu, gdzie powstaje nasza wielka farma slajmów. Jak widzicie, zrobiłem tutaj już farmy, dużo farm, ale nie pokazałem wam, jak taką farmę zrobić, więc na szybko wam pokażę. O, tutaj mamy ostatnią farmę do zrobienia, więc na początku tutaj, to co sobie zaznaczyliśmy, musimy wyłożyć półpłytkami, żeby się nie respiły tutaj moby, więc dajcie mi dosłownie chwilkę. No i dobra, jak wyłożyliśmy sobie wszystko, to teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Na czwartym sobie stawiamy kobla, to niszczymy i ostatnia półpłytka. I słuchajcie, teraz oczywiście robimy taki sam kwadrat jak tu na dole, więc czekajcie. No i jak zrobiliśmy taki pierścień, to go wypełniamy oczywiście. No i dobra, jak to już wypełniliśmy, to teraz ważna sprawa. Musimy sobie zastanowić się, z której strony chcemy mieć portale, a my będziemy chcieli mieć z tej. Więc robimy tak, raz, dwa, trzy i ciągniemy to do końca. Dobra, to samo z drugiej strony. To teraz tutaj lecimy naokoło. No i teraz tak to powinno wyglądać i jak już to tak wygląda, to sobie wskakujemy tutaj i słuchajcie, dwa wiaderka z wodą, które sobie przygotowaliśmy, walimy sobie tu i tu. Bierzemy z środka wodę, bo mamy nieskończone źródełko w takim przypadku, więc cyk, cyk. Dajemy z drugiej strony to samo, cyk i cyk. Teraz jak tutaj mamy wodę, widzicie, to w tym miejscu dajemy płotki po prostu. Dobra, otwieramy to i to samo z drugiej strony.
Dobra, teraz niszczymy to szkło. I to też. Tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony to samo. No i dobra, teraz tak. W miejscu, w którym zniszczyliśmy, robimy sobie taki gigantyczny portal. Oczywiście tutaj też usuwamy. Cyk. I tutaj to szkło też musimy zniszczyć. Sorry. Dobra, jak zniszczyliśmy to szkło, dajemy sobie na szybko tutaj szkło. Cyk, 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 cyk. I to musimy skopać, żeby było jedno głębiej. Dobra, cyk. I cyk. I słuchajcie, teraz dajemy sobie szkło tutaj. I w ten sposób, żeby po prostu, wiecie, to szkło było schowane. Czekajcie, cyk, żeby było ładnie. Okej, okay. Teraz wylewamy, teraz jeszcze nie wylewamy właśnie tutaj wody, bo teraz bierzemy zapalniczkę, odpalamy sobie i wylewamy wodę w tym miejscu. I za portalem oczywiście musimy zamknąć, żeby slajmy nam nie uciekły, jak będą do portalu wchodzić. No i to samo z drugiej strony. Dobra, skoro cały dół jest za nami, to teraz tak, bierzemy sobie szkło, stawiamy go nad portalem i robimy takie coś. Słuchajcie, teraz tutaj dajemy ścianę na wysokość 3. Tutaj też dajemy ścianę na wysokość 3. Tutaj dobudowujemy taką platformę i słuchajcie, najważniejsza rzecz. Tutaj dajemy kobla. W tym momencie musi to być kobyl, taka duża ściana. I teraz bierzemy sobie po prostu fensy i stawiamy je w tym miejscu, ok? Tak to powinno wyglądać. Teraz bierzemy sobie golema, cyk, 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 tworzymy go. Szybko go zalepiamy z tej strony. Musimy na dole tego kobla zrobić, to jest bardzo ważne. Przepychamy go, tutaj dajemy fensy. Pyk, niepotrzebnie tu zrobiłem. Wchodzimy tu, niszczymy tego kobla. Dajemy jeszcze jeden level płotków z tej strony. Dajemy teraz tu. I takie zadaczenie, żeby on mógł patrzeć i żeby go widzieli. Teraz tu szkło, cyk, wszędzie. I znowu jeden level wyżej. Ok, znowu ściana na 3. Pokazuję wam to całe, bo to jest najtrudniejszy proces. Ja już mam skilla, jak widzicie. I tutaj już nie musimy robić kobla, bo na samym dole jest problem w tym, że jak nie zrobicie go, to ten golem wam po prostu ucieknie. Ucieknie wam, bo on ma takie parcie, żeby iść do tej wody. Nie wiem czemu. Dobra, tutaj znowu robimy to samo. Cyk, 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 cyk. Jezu, to będzie quick poradnik, najszybszy na świecie. Patrzcie, cyk, zamknięty jest gość. Ja mówię, na początku tyle się truciłem nad tym, że wy sobie sprawy nie zdajecie. Dobra, i cyk. A teraz to patrzcie, jak mi sprawnie idzie. To mówię, jak chwilę porobicie to, jeżeli będziecie chcieli, to bardzo szybko wam będzie to szło. Pyk. Tutaj oczywiście fensy. 4, żeby ten golem nie uciekł. Znowu go robimy trochę, mówię, trochę dużo żelaza jest potrzebne na tą farmę. Cyk. Znowu go chowamy. Znowu za nim dajemy płotki, więc cyk, 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 cyk. Dobra. I do góry. Again. No i najważniejsza rzecz, bo to był ostatni, robimy 3. Zamykamy gościa i tutaj dajemy jeszcze taki jeden level. Powinno to wyglądać tak i teraz to trzeba odwzorować z drugiej strony. Także, no i jest już z dwóch stron, jak widzicie. I wygląda to całkiem spoko. Dobra, teraz 2 odstępu. Raz, 2, 3. Teraz 3 odstępu. Znowu 3 odstępu. I znowu 3 odstępu. Teraz 3 do przodu. No i powtarzamy ten wzór cały czas, czyli sobie już lecimy. I na samym końcu 2 powinny nam zostać. No i sobie powtarzamy to po prostu. Okej. I teraz ważna sprawa, żebyście się nie pogubili. Teraz robicie takie coś. Raz, 2, 3, 4. Na czwartej dajecie pół płytkę. Raz, 2, 3, 4. Na czwartej dajecie pół płytkę. I raz, 2, 3, 4. I na czwartej dajecie pół płytkę. No, no i teraz wiecie, co musicie zrobić, czyli wszędzie znowu zrobić taką platformę jak tu na dole. Więc ja nie będę wam tego pokazywał i na każdą tą platformę dajecie pochodnie oczywiście. No jak mamy to wszystko zrobione, to chyba najłatwiejszy krok, czyli po prostu wszędzie dajemy ściany, no nie? Aż nie dojdziemy do samej góry, do tego poziomu, gdzie jest tamto szkło. Zostało nam jeszcze trochę szkła, jak widzicie, i żeby zaoszczędzić już, to zróbmy sobie po prostu oto taki daszek, nie? Więc jedziemy. No i ostatni klocek, nasza farma jest skończona. No i wszystko się prezentuje tak, jest tutaj dużo farm, niektóre większe, niektóre mniejsze. W tych większych trochę zwaliłem, bo powinno być tych golemów dwa razy więcej, ale to nic. Słuchajcie, włączmy poziom trudności i zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, slajmy się respią i wszystko wygląda super. Na przykład taki slajmik, o, jak widzicie, się respi i on se wpada tutaj, po czym wpada w portal, cyk. I oczywiście tam w portalu będzie maszyna, która będzie ich eliminowała. No i działają wszystkie portale, także tych slajmów będzie ogrom. Ale żeby wam to pokazać, to Sandra musi wejść na serwer. Także myślę, że platforma do afkowania będzie gdzieś w tym miejscu. O, tutaj i gdzieś do góry. O, jak widzicie, działa, jesteśmy. I jest tu bardzo dużo slajmów. A, one mnie zabiją. No, także działa i teraz tylko trzeba tutaj zrobić taki spadek w dół oczywiście, żeby one się likwidowały. Także jest giga fajnie i dajcie mi chwilę. No i dobra, zaczynamy pracę nad finałowym projektem, że tak powiem. W tym portalu się pojawiają slajmy, więc trzeba zrobić tak, żeby one się niszczyły. Więc sprawa wygląda tak, że będziemy potrzebować tonę szkła.
No i teraz tak, bierzemy Netherrack na pewno i się musimy zastanowić. Myślę, że wysokość taka, no 4 to będzie względna, więc na 4 wysokości będziemy mieć szkło. Tutaj byśmy mieli 6 przerwy. Jak by to wyglądało? No i wyglądałoby to tak. Dobra, zobaczmy jak z drugiej strony to zrobimy. Myślę, że gitara. No i pogersik i one będą się respić w portalu i oczywiście spadać w dół. Super to będzie wyglądało. No i żeby to ładnie wyglądało i miało sens, to trzeba tu skopać tak, żeby było widać to całe szkło, nie? Więc muszę tutaj trochę pokopać, a w dół będziemy robić 16, ale ja to skopię na razie i wtedy będę się z wami widział, co? No i dobra, wykopane wszystko, akurat tak się złożyło, że byliśmy nad super terenem i teraz będziemy to wszystko robić, nie? Więc dajcie mi sekundkę dosłownie i zaraz to będzie... A co ja wam powiem? Po prostu podskoczę. No i co? Tubę mamy zrobioną, portal na samym środku i teraz nie przewidziałem jednej rzeczy, że potrzebujemy jakiś system, który to będzie sortował, czyli przydałoby się dużo, no dużo hopperów by się przydało. Dobra, to na całe szczęście żelaza trochę zostało, tylko drewno trzeba ogarnąć. Okej, tak to będzie wyglądać. Tutaj są hopery, które będą łapały cały lucik, tylko że tu jeszcze trzeba magmową podłogę. Dobra, Sandra już umieszczona na miejscu. I lecimy zobaczyć, czy to działa. Dobra, miejmy nadzieję, że tona pracy nie poszła na marne i w tym momencie będzie to działało. Także odpalamy poziom trudności i zobaczmy, czy jakieś slajmy będą spadać, czy nie, jak to będzie szybko działało. No i są pierwsze slajmy, jeden, drugi. Niektóre się blokują w portalu, już widzę, to jest problem. No git idzie, co prawda nie ma jakiegoś zawrotnego tempa na razie, ale jest spoko. Wow, ile teraz ich zaczęło lecieć? Szok. Szok. Ło, ile ich teraz leci? Yeah! Duży pan się zawiesił. Ej, git jest, fajnie to działa, dobra. Więc, no, Sandra będzie sobie tam awczyć, a ja będę tu sobie awczyć. I zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Tutaj są jakieś slajmy. 2, 6, 3, 6, 8, 14, 33, 47, 30. To szybciutko ten challenge pykniemy. Dobra, w takim razie ja zostawiam tutaj kompa prawdopodobnie na całą noc i zobaczymy, ile przez całą noc się uda tego uzbierać. No i okej, ludzie, jesteśmy już z powrotem. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że właśnie wyłączyłem serwer, ponieważ jest godzina 9:13, a my wykonaliśmy challenge. Mamy oto tyle bloków, co daje nam 48 tysięcy albo troszeczkę więcej slajmów. Słuchajcie, zacząłem od 22:30, więc zajęło to jakieś 11 godzin. Myślałem, że ta farma będzie działała szybciej, miałby taki super efekt, że one będą się tak lały w ręce tego portalu, ale nie było aż tak źle. No i co? Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, a tymczasem trzymajcie się i mam nadzieję, że dzisiaj będzie dużo łapek, bo chyba ten odcinek nagrywałem z 6 dni. Dobra. Na razie.